Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszej konferencji prasowej w sezonie 2023-2024. Jest z nami debiutujący, można powiedzieć, w tej konwencji u nas, bo przecież nie pierwszy raz na konferencji prasowej jest trener Wojciech Łobodziński. Witam, trenerze. I także, no można powiedzieć, stary wyga tutaj konferencyjny, Sebastian Milewski. Także witam serdecznie. Z trenerem mieli niektórzy okazję rozmawiać także po meczach sparingowych. Dzisiaj premierowo na konferencji jesteśmy w szerszym gronie. Dziękuję za frekwencję. Mam nadzieję, że także będzie ona dopisywać w trakcie sezonu. Jednocześnie apel, aby kierować pytania w tematach, których każdy, kto tutaj obecny za stołem, jest kompetentny, aby odpowiedzieć, i w aspektach, za które te osoby odpowiadają. Rok 2024 będzie czasem, w którym obchodzić będziemy jubileusz 95-lecia istnienia Archi. Przez ten okres przeżyliśmy wiele wspaniałych, pamiętnych momentów, zarówno jeśli chodzi o wyniki drużynowe, jak i w tej starszej historii i tej najnowszej. Ten najważniejszy to oczywiście Puchary Polski w 1979 i 2017 i dwa super puchary. Jeśli chodzi o młodzież, to złote medale Mistrzostw Polski Juniorów w 2012 roku, a także medale ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży U15, co było wówczas nieoficjalnymi mistrzostwami Polski w tej kategorii. Do tej pory Arka spędziła 16 sezonów w Ekstraklasie, 33 w pierwszej lidze. Tak więc obecny będzie 50. na szczeblu pierwszej lub drugiej ligi. Do tego trzecia liga, 21 sezonów, czyli 71 sezon na szczeblu centralnym przed nami. Oczywiście jak wejdziemy w 2014 rok, bo ten sezon, jak wiemy, z 2013-2014, to będzie można bardziej szczegółowo przypominać te najważniejsze momenty w historii Arki. Warto dodać także, że już w tej rundzie nowe koszulki meczowe na ten sezon, zarówno te domowe, jak i wyjazdowe, posiadać będą specjalny motyw upamiętniający tę datę, tę rocznicę, a sama prezentacja nowych strojów jutro w naszych kanałach społecznościowych. Tak więc będzie okazja zobaczyć, jak wyglądają nowe koszulki. Zawsze na pierwszej konferencji najwięcej mówię, także może się trener nie przejmować. Takich wstępów już później nie będzie. Bardzo proszę o pytania zarówno do trenera, jak i do Sebastiana. Bardzo proszę o przedstawienie się, tak aby trener mógł się zapoznać. Witam, trenerze. Jarek Woliński, magazyn Pomorski Sport. Panie trenerze, zacznijmy może od takich łatwiejszych pytań. Już parę tygodni w Gdyni. Jak panu się podoba Gdynia? Jak się pan zaklimatyzował w Gdyni? No tak szczerze mówiąc, to niewiele tutaj jeszcze zdążyłem zobaczyć, bo tak naprawdę mój gabinet nie ma okien, więc nic nie widzę tam za bardzo dookoła. A tak, no dużo pracy było, mieliśmy zgrupowanie, samo miasto na pewno jest piękne, tylko tyle co zdążyłem zobaczyć, co biegam, bo dużo biegam, więc tylko tyle. Na pewno wszystko jest, szczególnie teraz w sezonie, bardzo piękne, więc na pewno. Na pewno, jeżeli chodzi o taki aspekt turystyczny, to jest fajnie. Trenerze, drugie pytanie. Okres przygotowań. Jak pan ocenia ten okres? Jak on minął? Czy spełnił pan wszystkie swoje założenia? Znaczy, tu trzeba to podzielić na takie dwie części. Pierwsza to jest ta, którą się udało zrealizować, czyli zmiana taktyki, czyli wprowadzenie swoich pomysłów, a druga to jest jednak trochę problemów z kontuzjami, które są raczej przewlekłymi kontuzjami z poprzedniego sezonu, plus taka jedna świeża, dwie, więc tu jest problem, ale poza tym jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że drużyna zareagowała dobrze na to, czego ja oczekuję. Oczywiście liga zweryfikuje, ale to, nad czym szczególnie pracowaliśmy od samego początku, czyli gra obronna, wydaje mi się, że to już się udało poprawić. Panie trenerze, z mojej strony ostatnie pytanie. Jest pan, tak jak już powiedziałem, parę tygodni w Gdyni. Czy jeszcze za wcześnie, dużo za wcześnie, o co w tym sezonie będzie walczyła Arka? No ciężko powiedzieć na tę chwilę, bo tak jak mówię, no mamy trochę problemów teraz na początku. Trzeba pamiętać, że to jest bardzo młody zespół. Naprawdę na tę chwilę to tych młodzieżowców i młodzieżowców bardzo młodych jest bardzo dużo w tej drużynie. Oczywiście ja tutaj nie mam zamiaru szukać wytłumaczenia ani się usprawiedliwiać jeszcze przed pierwszym meczem, bo to nie jest w mojej naturze.
ale ja raczej bym to jako plus widział, bo dawno nie widziałem, nie byłem w klubie, w którym jest tyle utalentowanej młodzieży i która tak naprawdę rywalizuje jak równym ze starszymi, doświadczonymi zawodnikami. O co będziemy grać? No powiem szczerze, że patrząc na to, jak ta liga jest mocna i ile drużyn jest takich, które się będą bić o te czołowe lokaty, nie uważam, żebyśmy byli na straconej pozycji, jeżeli chodzi o tą pierwszą szóstkę i wydaje mi się, że będziemy się na pewno bić o te czołowe lokaty. A czy Ciesielski, Telewizja Polska w Gdańsku? Panie trenerze, to już pan powiedział przed chwilą, mocna liga, faktycznie tak pierwszej ligi mocnej w sensie markowych zespołów to nie było, zresztą zabytności pana w pierwszej lidze w Miedzi pewnie też nie, no ale to też są te zespoły, które są mocne finansowo. A mocne finansowo to znaczy też iż personalnie. Czy pan jest zadowolony z tego, no nazwijmy, zysku których nowych zawodników, którzy przyszli do zespołu i uważa pan, że to są wzmocnienia? Czy jednak stawia pan na coś takiego, co pan tu już powiedział przed chwilą, że ta drużyna będzie młoda, dobrymi młodymi piłkarzami, ale zawsze z tymi dobrymi młodymi piłkarzami bywa tak, że nie wiadomo, czy oni wypalą, czy też nie. Więc czy jest pan zadowolony? Jakie to są wzmocnienia dla pana zdaniem i czy chciałby pan, albo wie pan, że coś jeszcze może na rzeczy w sensie jakiegoś wzmocnienia być? Znaczy powiem tak, że naszymi największymi wzmocnieniami będą to, jak się piłkarze wyleczą, bo jeżeli dojdzie, bo Azacki ma teraz kontuzję, która no, walczymy o to, żeby był do piątku, ale poza tym Janek Golka, pani Hafez i Adamczyk, także ich nie będziemy mieli do dyspozycji, więc patrząc po personaliach, jeżeli oni się wyleczą, to już będą wzmocnienia i to znaczące. No okienko trwa, wydaje mi się, że tu jeszcze coś się może zmienić. No, na tę chwilę będziemy korzystać z tych zawodników, których mamy teraz do dyspozycji, którzy byli obecni w sparingach i tu na tę chwilę do najbliższego meczu się nic nie zmieni, no ale tak jak mówię, okienko trwa do końca sierpnia, więc tu się jeszcze może zmienić i myślę, że się zmieni jeszcze. Mateusz Chowrat-Maczyki, dzień dobry. Ja chciałbym spytać o to, czy już pan wie, kto będzie pierwszym bramkarzem, bo jak rozmawialiśmy w Gniewinie jakiś czas temu, to chwalił pan obu bramkarzy, ale jeszcze mówił, że ma duży ból głowy. I czy już wiadomo, kto będzie? Oni wiedzą. Czyli pan też wie, oni wiedzą. No. Wy się dowiecie. Jacek Łuczyński, Trójmiasto.pl, więc w nawiązaniu do bramkarza. Nie wiem, jakie było następstwo czasu, ale wydaje mi się, że trener zastał już, tak, pustą bramkę. Czy to trenera też była decyzja w konsultacji z trenerem, bo w związku z tym też następne pytanie, no dlaczego ta pozycja aż tak mocno oberwała, że nie ma nikogo z poprzedniego sezonu? Znaczy powiem tak, zastałem, w sensie Marcin Chudy już był podpisany praktycznie, ale jeżeli chodzi o to zabezpieczenie pozycji bramkarza, no to miałem swój udział w sprowadzeniu Pawła Narcika, którego znałem oczywiście z Miedzi. A w pana diagnozie, bo jak kiedyś rozmawialiśmy, mówił trener, że jednak w te stare kasety też zagląda, to był ten element między innymi do poprawy obrony, który szwankował Warca? Ja myślę, że między innymi tak, no tu nie ma co się oszukiwać. Oczywiście nie chciałbym zrzucać wszystko na bramkarzy, bo to tak nie powinno wyglądać. Ale bramkarz to nie tylko to, czy dobrze broni, czy źle, ale to jest ktoś, kto musi być liderem, ktoś, kto musi tą formację obronną trzymać. To też nie jest tak, że ja nie cenię Krzepiego, bo on w tej chwili naprawdę wygląda bardzo dobrze, bo jest z nami. Natomiast Marcin czy Paweł mają takie cechy liderów, więc ja tego szukam u bramkarza między innymi. Jeszcze gdy jesteśmy przy bramkarzach, zapytam o grę nogami, bo przy tej grze, kiedy on się stara kreować grę od tyłu, no to chyba ten bramkarz taką umiejętność powinien mieć, a to chyba było różnie w ostatnich latach więc. Znaczy my często zapominamy o tym, że bramkarz jest od tego, żeby bronić przede wszystkim i ta nowa szkoła pokazuje to, no my nie jesteśmy Manchesterem City, gdzie Guardiola pierwsze co to szukał bramkarza, który pięknie umie grać nogami. No, nasze realia no niestety jest trochę inaczej, my musimy szukać bramkarza, który jest przede wszystkim dobrym bramkarzem, ale oczywiście to, takie mamy czasy, że bramkarz musi grać dobrze nogami, no to chyba to już jest jako pewnik.
więc tu musi umieć grać dobrze. I na razie moje ostatnie pytanie, w nawiązaniu też do tego, co trener powiedział i w nawiązaniu do tego, co Andrzej pytał i my pamiętamy, bo Arka miała zawsze dobrych zawodników, tylko tak jak się popatrzyło, no to wychodziło tych 11 i gdy trzeba było wprowadzić 12, 13, a nie mówiąc 15 czy 16, to trener bezradnie się rozglądał, albo nawet my czyniliśmy zarzuty niekiedy trenerom, dlaczego nie robią zmian. Puszczono do nas oko, no dlaczego? Jak to wygląda teraz? Czy jest ta, szczególnie w tych kontekście tych kontuzji, o których trener mówi, czy jest ta wąska kadra, jest goła jedenastka, czy trener no, nie będzie się bał, gdy trzeba będzie po 15-16 zawodnika sięgnąć? Dziękuję bardzo. Znaczy, no, te kontuzje nam komplikują trochę sprawę, przynajmniej na najbliższy mecz 1-2, ale myślę, że to się szybko zmieni, bo tak jak mówię, czy Adams, czy Aza, oni już praktycznie są na pełnych obciążeniach. Hafez i Janego też prawdopodobnie wrócą szybko, do tego jeszcze Kapa nie dojdzie, także tutaj nie powinno być problemów, no ale te pierwsze mecze będą takie, że jednak trochę problemów będziemy mieli i to nie będę ukrywał. To ja Sebastiana tutaj zaktywizuję, żeby trenerowi dać odpocząć. Chciałem spytać, jak drużyna twojej ocenie się czuje mentalnie? Czy urośliście po tym, jak była rozczarowująca końcówka zeszłego sezonu i wiosna? Jak się czujecie, jak przyjęliście nowych piłkarzy? Jakie jest nastawienie zespołu? No bo może być, że jesteś jednym z jego liderów i boiskowo, i też ze stażem w szatni. Na pewno dobrze. No, ten okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo, bardzo mocno i intensywnie, także to na pewno na plus, co wpłynęło też na naszą pewność siebie na boisku. A sama klimatyzacja zawodników, tych, którzy przyszli, przebiegła też sprawnie, bo akurat w szatni mamy takich piłkarzy, zawodników, ludzi po prostu, którzy potrafią dobrze zorganizować to, aby ci piłkarze płynnie jakby weszli do tej naszej szatni, także na pewno to na plus. I co do poprzedniego sezonu, w sensie, czy już zapomnieliśmy, no na pewno ciężki był tamten sezon dla nas, ale tak jak my, tak jak tutaj Państwo kibice, byliśmy rozczarowani po tym sezonie, także w tym sezonie będziemy musieli i mamy sobie wszystkim dookoła do udowodnienia coś. Także z taką pozytywną myślą i nadzieją podchodzimy do tego sezonu, ale no tak jak to bywa, no, w piłce czas pokaże i z meczu na mecz będziemy patrzyli. Dzień dobry, Krzysztof Muszyński, piłkarskie jedenastka. Ja chciałem pana trenera zapytać, jakie emocje panu towarzyszą przed tym pierwszym spotkaniem ligowym w Arce? Dziękuję. Emocje podobne, jak zawsze. Chociaż taka adrenalinka jakaś dodatkowa, wiadomo, jest. No ja kocham to, co lubię. Czy ja grałem w piłkę, czy teraz jak jestem trenerem. No ten mecz to jest święto dla mnie i tak naprawdę się nie mogę doczekać, bo ze względu na to, jak na jakim poziomie jestem, to robię to, co lubię, więc no, dreszczyk emocji na pewno jest. Do Sebastiana pytanie. Sebastian, czy widzisz dużą różnicę w sprawach treningowych z poprzednim trenerem do obecnego trenera? Czy te treningi, które masz z trenerem Łobodzińskim, dużo więcej dają wam pewności? Bardzo dużo. Nie, no wiadomo, każdy trener ma musi wyjść. Ma swoje indywidualne podejście do treningów, także na pewno w inny sposób są prowadzone te treningi, to jest też normalne, ale to, co jest podobne, to na pewno intensywność treningu, bo teraz równie mocno, intensywnie pracujemy, także myślę, że to jest dla nas wszystkich na plus, bo im ciężej na treningu, także tym łatwiej potem na meczu się czujemy. Panie trenerze, pewnie przeanalizował pan poprzedni sezon i to, że Arka u siebie nie wygrywała, a wręcz no, praktycznie trzy mecze w całym sezonie. Czy to dla pana jest jakiś problem i czuje pan, że w drużynie ten taki, powiedziałbym, dreszczyk emocji, że gramy znowu u siebie, jest? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, w kontekście tego, co pan powiedział, tych kontuzji przed tym pierwszym meczem, czy ma pan już w głowie ustawienie trzema obrońcami, czterema obrońcami, czy ma pan takich zawodników już wytypowanych do tego, bo z tego, co tutaj się orientujemy, no jest dużo młodych zawodników. No i czy pana zdaniem oni dadzą radę systemowi, który pan sobie tu już w głowie ułożył przed tym meczem z Termaliką? Jeżeli chodzi o to, co to moje ulubione pytanie, od
te mecze u siebie, na które już odpowiadałem chyba z 15 razy. No co ja mogę powiedzieć? Mnie to tak naprawdę, nie wiem, jakby tak przechodzi to obok mnie, no bo nie brałem w tym udziału, ale oczywiście statystyki znam. Tak jak już kiedyś mówiłem, obejrzałem 6 całych ostatnich meczów Arki z poprzedniego sezonu, bo te starsze raczej tak nieszczegółowo. No tutaj trzeba by było dogłębnie o tym usiąść i porozmawiać, ale nie ma sensu w tej chwili. Wydaje mi się, że to jest po prostu już historia. Wydaje mi się, że tutaj najbardziej w grę wchodzi mental, czyli głowa zawodników. No bo wiadomo, że jeżeli jakaś drużyna przyjeżdża do Gdyni, to z zasady się broniła, prawda? I często ja uczulam zawodników o tą taką świadomość defensywną, że bez względu na to, czy u siebie, czy na wyjeździe, że muszą być cierpliwi. I często w meczach u siebie jest tak, że ta łańska fantazja jednak przez to, że jest niesiona, puszcza. Więc ja bym chciał, żebyśmy byli bardziej odpowiedzialni w tym graniu u siebie, ale to nie tylko to. Wydaje mi się, że tak jak wcześniej wspomniałem, ten mental będzie miał ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o ustawienie zespołu, no to oglądając jeszcze Arkę przed tym, jak podpisałem kontrakt, to rozważałem ustawienie, kilka opcji ustawień. Zdecydowałem się na jedno, o którym nie powiem na razie, ale no wydaje mi się, że w sparingach między innymi to było widać, jak to wyglądało, więc wydaje mi się, że to jest najodpowiedniejsze ustawienie pod potencjał zespołu i pod personalia, jakimi w tej chwili dysponujemy. I odnośnie tego, co pan tutaj mówi, tego meczu z Termaliką, czy jednym napastnikiem, no bo tak chyba Karol Czubak to jest ten, na którym pewnie będziemy bazowali przede wszystkim, i czy już gdzieś tam również zespół no, wyrzucił z głowy stałe fragmenty gry, które były niestety zmorą Arki. No i myślę, że również pan to też zauważył jako trener, czy to są te elementy, które dla pana miały jakieś znaczenie przed tym meczem z Termaliką? Wszystko ma znaczenie. Wszystko. Staramy się pracować nad detalami i te detale często w piłce nożnej decydują o tym, czy wygrasz, czy nie. Jeżeli chodzi o Czubiego, to wbrew pozorom może mieć trochę inną rolę w tej chwili w zespole. Niekoniecznie musi on być jedynym napastnikiem i myślę, że tak w większości nie będzie. Jeżeli chodzi o stałe fragmenty, to tak. Dużo poświęcamy czasu na to. Praktycznie co drugi trening jest, jeżeli chodzi o stałe fragmenty i w defensywie, i w ofensywie. Druga kolejka. Trenerze, pytałem o to przed zgrupowaniem. Wtedy trener mówi, że myślał jeszcze, więc zapytam bliżej meczu, czy jest wybrany nowy kapitan, kto to jest i co zdecydowało o takiej decyzji. No tutaj akurat miałem duży problem, bo już drużynie dzisiaj zakomunikowałem to, bo szukałem lidera nie tylko takiego mentalnego w szatni, ale lidera na boisku. Bo dla mnie lider to musi być zawodnik, który przede wszystkim jest odpowiedzialny, zawodnik, który gra i zawodnik, który ma wpływ na drużynę. Kapitanem będzie Azacki w tym sezonie. Gojo będzie zastępcą. Do tego w radzie drużyny będzie jeszcze Marcjanik i Chudy. Dodatkowo mamy jeszcze taką grupę 3 zawodników, którzy będą ich wspierać. Także na ten sezon tak to będzie wyglądało. I pytanie do Sebastiana. Trener się zgrabnie uchylił od tej pasma domowych meczów i słusznie, bo go tu nie było, natomiast ty byłeś i powiedz mi, na ile na te 2 miesiące, które minęły chyba od ostatniego meczu, może nawet niecałe jeszcze 2 miesiące, pozwoliły właśnie zresetować to głowę i gdy będziecie wychodzić w Gdyni na mecz, to nie będzie z tyłu głowy ta statystyka gdzieś tam pan ciążyła. Na pewno nie będzie już nam ciążyła ta statystyka, bo wiadomo, nowy sezon już wymazujemy to z pamięci i tak naprawdę jest nowe karty są rozdane, także zobaczymy od piątku, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, z przyczyn oczywistych ten mecz też będzie pewnie inaczej trochę wyglądał, ale my mamy swoje do zrobienia na boisku i postaramy się wykonać tą robotę jak najlepiej i żeby zacząć ten sezon po prostu od wygranej.
I drugie pytanie też do ciebie odnośnie tego, co trener wspominał, że ta Arka nam odmłodniała. Jak się spojrzy te sektory, to tak wokół ciebie to dużo się odmłodniało. Czy w związku z tym ta większa odpowiedzialność spada na ciebie? Na pewno jest większa. W drużynie sporo jest tych młodych zawodników, także nie mówię, od większości, może nie od większości, ale od kilku jestem starszy, także to przekłada się po prostu na to, aby brać większą odpowiedzialność za grę. Także my, starsi zawodnicy, będziemy od siebie to wymagali i brali ten ciężar gry na swoje barki, ale w tych młodych zawodnikach jest naprawdę dużo potencjału, także myślę, że oni będą mieli też duże znaczenie w naszej grze. I jeśli nie ma sportowych pytań, to ja mam do Tomka pytanie, bo w tym początkowym speechu zabrakło mi stałego elementu, to znaczy ile sprzedano karnetów, jakiej frekwencji spodziewacie się na inauguracyjnym meczu? Dziękuję bardzo. Znaczy, no zawsze czekam na pytanie, także nie ukrywajmy, że wiemy, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o spodziewaną frekwencję. Poziom karnetów to jest około 300-400 sprzedanych. Natomiast bilety w tej chwili są w sprzedaży od jakiegoś czasu i no mamy nadzieję, że jednak ta frekwencja będzie taka, że drużyna będzie czuła to wsparcie z trybun. Właśnie, panie trenerze, jeżeli mówimy już o tym, no nie wierzę, że i pan jako trener i drużyna no nie czuje tego, nazwijmy to, złego czasu, który w tej chwili jest. Czy sądzi pan, że to będzie miało jakieś przełożenie na pana zespół? Chciałbym, żeby nie miało, bo no ja nie mam na to wpływu, prawda? No nie mam na to wpływu i tak naprawdę nie mogę się tym zajmować, bo byśmy zwariowali. I dla mnie najważniejsze jest boisko, dla mnie najważniejsze jest piłka, drużyna, to co się dzieje na boisku. Oczywiście chciałbym grać przy kibicach, bo pamiętam te mecze w Gdyni i wiem, jak tu było, jak tu się zawsze ciężko grało, pod jaką ogromną presją, dlatego ja już to powtarzałem, co ja mogę zrobić, co my możemy zrobić jako drużyna, dobrze grać i wygrywać. I to jest wszystko, czego mogą od nas wymagać i kibice, i zarząd, i dziennikarze, i wszyscy, czyli boiska. I to jest wszystko, co ja mogę zrobić w tej sytuacji. Panie trenerze, powiedział pan Arka w szóstce. To pana zdaniem, tak na koniec, główni faworyci pana zdaniem, trenera Łobuzińskiego w tej lidze? No, myślę, że to wszyscy wskazują do faworyta Wisły Kraków i patrząc na potencjał, transfery i poprzedni sezon, no to no, nie oszukujmy się, że to będzie drużyna, która chyba jest najmocniejsza na ten moment. No ale do tego dojdzie Miedź, Legnica, która też dokonała transferów. Do tego myślę Termalika, która co rok praktycznie jest na tym pomiędzy ekstraklasą a pierwszą ligą. Także do tego dochodzą drużyny, które awansowały. Więc no tak patrząc po markach, samych markach, no to chyba będzie najmocniejsza liga w historii tej pierwszej ligi. Więc to na pewno, jeśli chodzi o prestiż rozgrywek, to na pewno wzrośnie, no ale i poziom trudności również. Nie ma więcej pytań? W takim razie zapraszam na spotkanie. Dziękuję.